Witam, Tomasz Chmielewski, benchmark.pl, tvtest.pl. Przede mną menu główne odtwarzacza Panasonic UB300, najtańszego modelu odtwarzacza 4K UHD w gamie koncernu z Osaki. Chciałem Wam pokazać troszkę ustawień, bo one są bardzo ciekawe. Przede mną oczywiście menu w języku angielskim. W języku polskim niestety są błędy oraz są rzeczy po prostu, które są nieprzetłumaczone. Zresztą zaraz Wam pokażę. Proszę bardzo, jesteśmy już w polskim menu. Natomiast proszę bardzo, mamy format wideo, mamy pozycję do wyboru. 4 automatyczne, oczywiście i 4 rozdzielczości pozostałe, natomiast na dole jest napis po angielsku, więc no nie jest to, nie przynosi to chlubie koncernowi Osaki. Natomiast dlatego ja proponuję, żeby zmienić jednak język na angielski. W ten sposób unikamy nie tylko błędów w tłumaczeniu, ale także połowicznie przetłumaczonych pozycji menu. Dobrze, wróćmy do naszych ustawień. Wejdźmy do ustawień zaawansowanych. Jedną z ciekawszych opcji jest oczywiście opcja 12-bitowego lub 10-bitowego koloru. Zwracam uwagę, że są to opcje automatyczne. Domyślną opcją jest auto priorytet koloru 12-bitowego. Natomiast jeżeli zmienimy to na priorytet 10-bitowego, a przypomnę, że płyty Blu-ray są kodowane w systemie 10-bitowym, zobaczymy, co się stanie. Oczywiście odtwarzacz przyjął to. Mamy tutaj już ustawiony kolor 10-bitowy. I teraz chcę Wam pokazać fragment filmu. Fragment filmu Exodus. Odtwarzacz ma bardzo fajną funkcję Playback Information Window, czyli okno pokazujące informacje o sygnale na źródłowym i o sygnale, który wychodzi z odtwarzacza. Za chwilę nas zapyta, czy wznowić od tego miejsca, bo on dobrze zapamiętuje. Tak, Resume Playback oczywiście. Wznowić. Zatrzymamy. Wchodzę do podręcznego menu. Uruchamiam Playback Information Window. I co mamy? Na górze mamy taki symbol oznaczający jakby kliszę filmową, czyli jest to sygnał źródłowy. Mamy tutaj Ultra HD 3840x260, 24 klatkę, sygnał progresywny, HDR. Mamy tutaj konwersję oczywiście PQ. Przestrzeń kolorów BT2020, czyli wszystko jest tak jak zgodnie ze standardem kodowania na płytach 4K. Mamy też subsampling kolorów, czyli 4.2.0. Mamy tutaj tylko 25% informacji, oryginalnej informacji kolorystycznej. Mamy też informację o kodeku, HEVEC. Na dole mamy oczywiście to, co mamy na wyjściu HDMI. 4K oczywiście to też to jest błąd, bo to jest też ta sama rozdzielczość. Rozdzielczość oczywiście nie zmienił, nie zrobił nam z 38, 40, 40, 96, więc to jest no, tak zrobiono po to, żeby nie zajmowało to miejsca. Natomiast ciekawa jest opcja tutaj. Oczywiście dokonał upscalingu czy upsamplingu kolorów. Mamy tutaj już większą rozdzielczość. Natomiast mimo, że ustawiłem priorytet 10-bitowy, nadal wypuszcza sygnał 12-bitowy. No bo oczywiście dogadał się przez HDMI z telewizorem Sony 55XA9305 i wie, że ten telewizor może akceptować sygnał 12-bitowy. I mimo, że ja wymusiłem mu zmianę ustawień fabrycznych, wprowadziłem priorytet 10-bitowy, on tego nie robi. No przynajmniej tak pokazuje, że nie robi. Nie wiem, na ile to prawda, ale wydaje mi się, że niestety tak jest, czyli w tym odtwarzaczu nie mamy pełnej kontroli nad sygnałem, tak jak jest to na przykład w innych odtwarzaczach Oppo.
Mimo wszystko opcje, mimo wszystko jakość obrazu na tym nie cierpi. Tutaj z 12 bitów upscaling do 12 bitów daje nam lepszą gradację, w związku z czym najprawdopodobniej inżynierowie Panasonica podjęli taką decyzję, bo oczywiście mogli wypuścić sygnał YCBCR 444, ale wtedy nie byłoby 12 bitów, tylko 8, może 10. Trudno powiedzieć. Natomiast przyjęli pewnie na podstawie testów, że sygnał 12-bitowy daje najlepszą jakość obrazu. Mimo że rozdzielczość tutaj chrominancji, czyli sygnału niosącego informację o kolorze, no nie została upscalowana, czyli przeskalowana w górę z 4.2.0 na 4.4.4. Trudno powiedzieć, co jest lepsze, ale wydaje mi się, że decyzja podjęta przez Panasonica jest słuszna. No i jeszcze pytanie, co w przypadku telewizorów, które nie mają, nie akceptują sygnału 12-bitowego, tylko 10-bitowy? Wydaje mi się, że wtedy ta opcja priorytetu 10-bitowego będzie działać. Ponieważ Sony akceptuje 12-bitowy, Panasonic, odtwarzacz Panasonica uznał, że lepiej wysyłać będzie sygnał 12-bitowy. To tyle. Na koniec chciałem powiedzieć, że odtwarzacz UB300 i telewizor 55XE9305 Sony współpracują ze sobą świetnie, a jakość obrazu no jest po prostu, nie chcę przesadzać, ale jest rewelacyjna. To tyle.